Moi drodzy, cześć Karoliny szerzy się w sposób przedziwny. Ciągle napływają prośby o jej relikwie. Te relikwie są wprowadzane uroczyście, także poza naszą diecezją, za granicą, za oceanem. Niedawno prosił mnie biskup katowicki, żebym uroczyście te relikwie wprowadził do kościoła w Tychach, gdzie ma powstać kościół pod wezwaniem Błogosławionej Karoliny. Buduje się te kościoły, domy katechetyczne w diecezji katowickiej, częstochowskiej, kieleckiej, sandomierskiej. Ostatnio w Olsztynie z ogromną manifestacją młodzieży dostałem list z Gwatemali, z Ameryki Południowej, gdzie ksiądz Hindus razem z zakonnicami Indiankami budują wielki ośrodek katechetyczny z kościołem, z kaplicą pod wezwaniem naszej Błogosławionej. Widać, że są wdzięczni za tę błogosławioną nową Polską. Za Ojca Świętego, za naszego arcypasterza i wszystkich biskupów, aby głosząc słowa Chrystusa pociągali innych na drogę świętości. Ciebie prosimy. Za rodziny katolickie, aby w nich wzrastali ludzie mocnego charakteru i wielkiego serca. Ciebie prosimy. Za polską młodzież, aby na wzorach świętych i błogosławionych Polaków uczyła się służby Bogu i miłości ojczyzny. Ciebie prosimy. Naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy za wzorem błogosławionej Karoliny całym życiem świadczyli o Chrystusowej prawdzie. Ciebie prosimy. Wszechmogący, wieczny Boże, który zbawiasz wszystkich i nie chcesz niczyjej zguby, wysłuchaj modlitw Twojego ludu i spraw za wstawiennictwem błogosławionej Karoliny wszystkich świętych, aby przybliżył się dzień, w którym wszyscy chrześcijanie będą stanowić jedno w Chrystusie i bez końca będą głosić Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Celebry dekanat bocheński. Parafia Bazyliki Katedralnej w Tarnowie złoży w darze komplet 10 ornatów do koncelebry. Delegacja Lachów Sądeckich ofiaruje obraz błogosławionej Karoliny malowany na szkle i dwa kryształy, kryształowe wazony. Wierni dekanatu brzeskiego przynoszą chleb i kwiaty. Ludzie pracy niosą świecę, symbol Chrystusa światłości świata. W blaskach tego światła
chcą rozwiązywać wszystkie trudne problemy współczesnego życia. Lektorzy zabawy przynoszą chleb i wino. Dzieci z tutejszej parafii złożą ofierze wiązanki kwiatów. Procesję darów ofiarnych niech każdy z nas włączy swoje ofiarne serce i gorącą modlitwę uwielbienia. Chór intonuje teraz pieśń Widerunt omnes fines terre.
naszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz, uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami, z błogosławioną Karoliną i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Jana Pawła, naszego biskupa Jerzego, wszystkich biskupów świata,
duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy w swojej łasce stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w swojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszystkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nasz, któryś jest w niebie, święć się imieniem Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Przedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na swobodę złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.